Nagrodę w kategorii Autorytet 2008 dostaje... I tu poprosimy o werble. Bogdan Rymanowski. Zapraszamy. Panie Bogdanie, gratulujemy serdecznie. Bardzo, bardzo dziękuję. Nie ukrywam, że tremę ma większą niż przed ostatnią rozmową z Lechem Kaczyńskim. Ale jeśli mogę jeszcze dwa zdania powiedzieć, to chciałbym naprawdę bardzo, bardzo podziękować, bo zostać autorytetem w wieku 41 lat to chyba pora umierać. A tak swoją drogą naprawdę wszyscy tu mówili, jak ważna jest ta nagroda i myślę, że nikt nie kłamał. To nie były tylko kurtuazyjne gesty czy teksty, bo dostać nagrodę od studentów, a więc środowiska nieuwikłanego w żadne klany, w żadne układy, czyli ludzi, którzy tak naprawdę mówią i głosują to, co myślą, to naprawdę wielki sukces. Jak dzisiaj wrócę do Warszawy, chciałbym zrobić taki quiz wśród moich dzieci. Nie wiem, czy zostałbym ich autorytetem. Wie pan, bo jeszcze przed ogłoszeniem zwycięstwa, kiedy zdobyliśmy nominowanych, powiedział pan, że nieźle przegięliśmy, kiedy pan się dowiedział o tej nominacji, więc... Teraz tak, dlatego że to jest autentyczne i szczere, no, zostawać autorytetem tak naprawdę w momencie, kiedy człowiek myśli, że dopiero najważniejsze przed nim, to naprawdę nie wiem, czy to jest tak naprawdę nóż w plecy, czy kop do przodu. Mam nadzieję, że do drugie. Może te wątpliwości wyjaśni nam właśnie ta rozmowa. Rozumiem, że jeszcze mikrofony działają, to jest już dobrze. Na początku chciałbym porozmawiać o pana filmie dokumentalnym Szpieg. I chciałbym się zapytać, jak udało się panu dotrzeć, jak udało się panu namówić na wywiad Mariana Zacharskiego, chociaż przez 9 lat wcześniej nie udało się to żadnemu innemu dziennikarzowi. Proszę o następne pytanie. Nie, to oczywiście żart, ja chętnie odpowiem na to pytanie. To jest coś, co można nazwać konsekwencją. Czyli dziennikarz, który naprawdę czegoś chce, nie ma rzeczy niemożliwych. Ja pomyślałem sobie... że warto porozmawiać z człowiekiem, który w pewnym momencie tak naprawdę przestał funkcjonować w polskiej rzeczywistości, a tak naprawdę odejście było związane z największym skandalem szpiegowskim tak naprawdę ostatniego dwudziestolecia Polski niepodległej, czyli ze sprawą Olina. Nie powiem dalej, bo tutaj być może czeka mnie proces. W związku z tym dotrzeć do takiego człowieka, no to jest creme de la creme zawodu dziennikarskiego. Udało mi się to po wykonaniu paru telefonów, po wykonaniu paru maili i tak naprawdę po kilkunastu miesiącach, bo nie było to łatwe, ale się udało. Okej, okay, a już w drugim odcinku serialu pokazał pan, udowodnił, że pan Zacharski jest mistrzem kłamstwa. I skąd pan wie, że pan Zacharski nie wodził pana za nos sam? O jakim momencie serialu mówię tutaj w momencie, kiedy Marian Zacharski przychodził test na wykrywaczu kłamstw. I było pokazane, że potrafi bezbłędnie kłamać. Chcieliśmy się zapytać, czy pan nie miał właśnie takich podejrzeń, albo czy miał pan pewność, że Zacharski właśnie nie wodzi pana cały czas za nos? Przez 6 odcinków. Tak, tak, to teraz już wszystko wiem, to było w pierwszym odcinku, ale było. I świadomie to było w pierwszym odcinku. To było świadomie w pierwszym odcinku, dlatego że każdy z dziennikarzy, który pracuje nad taką postacią, a chciałbym dodać, że to nie było tylko i wyłącznie moje dzieło, i tutaj wielkie podziękowania dla Wojtka Bockenheima, który był reżyserem i scenarzystą tego filmu. To tak naprawdę nasz wspólny projekt całej naszej ekipy. Każdy dziennikarz musi w jakiś sposób zachować pewien dystans wobec przedstawianego bohatera. I nie ukrywam, że ten pomysł się zrodził właśnie w głowie Wojtka Bockenheima. Pokażmy tego człowieka, czy on potrafi, czy nie potrafi. Myślę, że każdy z nas, rozmawiając z osobą, która para się taką procesją jak szpieg albo agent,
musi zdawać sobie sprawę, że może paść ofiarą manipulacji. I to była tak naprawdę, to był taki znak, taka wskazówka dla wszystkich, że może nie warto do końca wierzyć każdemu, kto ujawnia swoje prawdy przed kamerą. Może trzeba mieć wobec niego większy dystans, bo nie daj Boże, tak naprawdę można wpaść jak śliwka w kompot i dać się wkręcić, a ludzie, którzy zajmują się służbami specjalnymi, którzy pracują w służbach, to oczywiście specjaliści od wkrętów.